Przechodzimy do kolejnego punktu. Bardzo bym prosił pana Tomasza o jego przedstawienie. To jest wniosek do zarządu infrastruktury komunalnej o zmianach w transporcie publicznym. Uchwała w sprawie zmian w komunikacji miejskiej. Wniosek do zarządu infrastruktury komunalnej transportu w Krakowie o wprowadzenie korekt komunikacyjnych. Punkt pierwszy. Przywrócenie częstotliwości linii 503 w weekendy co 30 minut. Punkt drugi. Przywrócenie częstotliwości linii 183 poza szczytem co 24 minuty. Punkt trzeci. Przywrócenie kursu w linii 13 w niedzielę i święta przez cały dzień. Punkt czwarty. Przywrócenie linii tramwajowej 51 wydłużenie linii autobusowej 124 z Wrocławia Wrocławskiego do Tęski Bieżą w południu. Uzasadnienie. W sprawie punktu pierwszego i drugiego. Częstotliwości obydwoliny były ustalone przed wprowadzeniem nowej marszrutyzacji i wydawane w oficjalnych komunikatach, również na stronie UCIPO. Jeśli chodzi o punkt trzeci, dzień 112 powinna mieć zapewniony dostęp do centrum miasta przez cały dzień, a nie tylko od godziny 8 do 18. Należy również zaznaczyć, że istotniejsze jest połączenie ze ścisłym centrum niż tam kontrolę marki poprzez linię 23, kursującą w niedzielę święta przez cały dzień. Punkt czwarty. W wyniku marszrutyzacji 912 straciła regularny dostęp do rejonu Rondomorskiego. Podział pasażerski w tym kierunku nie jest wystarczająco obsługiwany. Przypomnę, że w tej chwili linia 9 będzie tylko 20 minut. Podczas gdy w innych rejonach miasta podział ten jest przeszacowany. Linie 50 i 184 kursują łącznie 17 razy w ciągu godziny szczytu w stronę Rondomorskiego. Chciałbym przywrócić tutaj pana Popatka. Tak. Chciałbym powiedzieć punkt piąty w sprawie przekierowania linii 163 przez ulicę Sieroszewskiego. Uzasadnienie. Zmiana trasy ma zapewnić połączenie dzielnicy 12 ze szpitalem Żeromskiego, do którego przynależy teren Bieżąca. Czyli to jest ulica, to jest szpital, tak? Tak. To jest 163. Przekierowanie linii 163 w ulicy Sieroszewskiego. Natomiast ja mam taką małą uwagę techniczną. Powinniśmy jednak, myślę, tą uchwałę podzielić, jakby to powiedzieć, na część pierwszą i drugą, bo szczególnie powinniśmy jednak zawnioskować o te rzeczy, które były na stronie ZIP-u podawane do publicznej wiadomości. Nie wiemy, znaczy my nie wątpimy, dlatego mówię, że... Mogę panie przewodniczący jeszcze? Już momencik. I to dotyczy punktu 1 i 2, to było podawane na stronie ZIP-u, było to przez dyrektora zapewnienie, że tak będzie. Na 3 czy 4 dni przed oficjalnym ogłoszeniem pojawiły się komunikaty, że tak. Proszę bardzo, pan Marek Lelo. Ja bym chciał najpierw dotrzeć jeszcze zwiększenie na 9 częstotliwości, po prostu, bo jest niestety za rzadko jeździ. Panie Marku, prowadzenie linii 51 właściwie w okresie stacji Dziwoński do Rady Miejskiego. Ja wiem, ale jeżeli nam póki co nie przywrócą, to przynajmniej... To myślę, że jedno albo drugie trzeba. Ja myślę, że łatwiej będzie wprowadzić linię 51, która jest krótsza, niż wzmocnić 9. Myślę, że tak. Okazało się, że... Tego przywrócą, przypuszczam, że niestety nie przywrócą. Myślę, że jeżeli coś będziemy z panią naprawdę walczyć, to te dwa punkty, które były rzeczywiście obiecywane, to na pewno będzie patrząc. Może nie na pewno, ale będziemy... Mówię, te pierwsze dwa punkty, bo to było jednak oficjalny komunikat strony ZIP-u. Pozostałe rzeczy ZIP pewnie będzie gdzieś korygował, już powiem, pewnie ZIP będzie korygował, bo niestety większość dzielnic, czyli nie wiem, wszystkie dzielnice są w jakimś sensie niezadowolone z nowego układu. Jedne mniejszym, drugie w większym stopniu. Niezadowolone z nowego układu komunikacyjnego. Zresztą no, burza, która rozpętała się w mediach, w prasie, no, ogólnie. Ja wiem, tak, bo to co pan mówi, że jeżeli panie Wyszko, jeżeli ten nie ma szans na przywrócenie 51, to przynajmniej może większe szanse są na to, żeby zwiększyć. Ja powiem tak, poczekamy na odpowiedź ZIP-u i wtedy jeżeli nie będzie, no to będziemy wnioskować o zwiększenie szansów. Bo tak mówię, no jedna wyklucza drugi niestety. 51 wyklucza 9. Po kolei będę, dobrze? Ja uważam, że jest większa szansa na przywrócenie 51 niż 9 z tego względu, że ma krótszą trasę. Oczywiście możemy wnioskować o 9, natomiast jest większa szansa na 51. Teraz są dwa mówię. Czy nie, ja tym tak. Czy nam przywrócą, tego nie wiem, umiem powiedzieć. Bo to mówię, tego naprawdę nigdy myślę, że nie wie, nawet myślę, że pan dyrektor nie umiałby na dzień dzisiejszy udzielić odpowiedzi, bo będą pewnie badać potoki pasażerów, jak się rozkładają nowe,
I myślę, że najwcześniej za dwa, najwcześniej na 2-3 tygodnie cokolwiek będzie w stanie na ten temat. Byle mi odbywało się to tak, jak ja słyszałem od studentów na Balickiej, jak badano potoki po prostu, gdzie w godzinach kierunku na zajęciach, że nie ma obciążenia takiego, a usłyszeli to studenci, którzy jechali na później. Natomiast mówię, te dwa punkty, które uważam, że powinny być, to na pewno to 583, no to było, mówię, to w oficjalnej komunikacji KIT-u. Proszę bardzo, pan Konrad, pani Patryk. Ja do tego punktu pierwszego, które pan Zrobiowski dodał, czy nie można byłoby dodać, żeby taka, czy żeby linia 163 również chociaż raz na godzinę jeździła w weekendy? Bo ona w ogóle nie jeździ w weekendy. Jest to linia tylko kursująca od poniedziałku do piątku. A to jest szybkie połączenie z kursem. Oczywiście można, bo z jakąś bardzo myślę, że wszyscy są za. Tylko kwestia, czy nie możliwości. No, oczywiście, ale jeżeli to zawrzemy, że mamy taką intencję, to być może łatwiej to będzie później do łatwiejsze do realizacji. Że się o to prosimy, no i bo jeżeli tego nie zawrzemy, to oni sami z siebie tej weekendowej nam nie przywrócą, a nie zawrzą w ogóle, bo jeszcze się nie było. A tak przynajmniej jakaś szansa zawsze będzie. Dokładnie. No to jest szybkie połączenie z hutą. Ja, to na mnie chodzi Łukasz, Konrad, nie tylko chodzi o połączenie z hutą, ale szpital. Oczywiście. To taka moja młody jest. Do szpitala nie jeździsz. No. Ale po godzinę może jechać. Dobrze, dobrze, myślę, że ten. Moment, będę głosował na pytanie tak. Pan Kropiowski głosił poprawkę, że przekierowanie ulicy linii 163. Głosujemy najpierw tą poprawkę, bo ją muszę niestety po kolei. Kto jest za przyjęcie tej poprawki? Stwierdzam, że ona przyjęła tą poprawkę. Pan Konrad zgłasza poprawkę, żeby wnioskuje się, aby linia 163 była linią całą tygodniową. Również weekendy, no powiedzmy raz na całą tygodniową. Tak. Taka poprawka. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? W punkcie 6 to byłaby. I proszę bardzo, pani Patryk. Ja chciałam się jeszcze odnieść do tego pomysłu przywrócenia 51, tak? Chciałam zapytać, czy rzeczywiście, no bo wydaje mi się, że nie ma sensu troszeczkę to wnioskować, bo szanse są nikłe na przywrócenie tej linii, szczególnie, że no to się na przykład z 50, czy nie lepiej zwiększyć częstotliwość kursów, które możliwe były dostanie się na przystanki obsługiwane przez linię 50 skutowaną, która jednak jeździ dużo częściej. Czy jest sens w ogóle to wnioskować, no bo licząc, że nie wiem, że spośród tych wszystkich propozycji, a może która zostanie zrealizowana, tak? Ja bym podtrzymał tą dziewiątkę jednak, do zwiększenia częstotliwości. Czyli nie przywrócenie linii, tylko zwiększenie częstotliwości. Tak, tak, tak. Ja pytam się tylko, no bo Tomasz tutaj wiem, że siedzi w temacie, jakby analizował go głęboko. Ja myślę, że tak. Pierwszy dwa punkty to jakby nie ma na celu dyskusji z tego względu, że to jest coś, co było ustalone i musi zostać zdecydowane. Jednak powiem, przepraszam, że ten pomysł autobusem na Mosty 24 to w ogóle wydaje się nierealny totalnie. Pewno niekoniecznie. Jeśli ZIKIT bardzo łatwo przerzuca kursy w różnych liniach, można by sobie jeszcze przedłużyć, na przykład kosztem, nie wiem, tutaj wskazywać, że to jest 184, która jest dobrej się z tą wnioską w pewnym sensie, ale ona też bo 50, 51 to praktycznie miałem, że to jest nawet kabla, jadą, więc to wydaje się, że to nierealne jest przywrócenie. No tak, ale wcześniej 502, jeśli ona odrobiła, to chodzi o wzmocnienie pyłu z góry na Mołdyńskiego. A czy to wtedy są szanse? Ja wiem, że to było natomiast to po prostu jest zasadne, że o to wniosku. Dlaczego dziewięćdziesiąt powinna głośno powiedzieć, że zapomina wzmocnienie kierunku? Myślę, że tak. Myślę, że rzeczywiście natomiast ale nie umiem tu powiedzieć, że to znacznie czy bardziej zasadne jest przywrócenie linii, czy wniosku o częstotliwość. Wydaje się, że większe szanse ma ten wniosek o zwiększenie częstotliwości. No tak, przynajmniej tak, żeby było tym, na przykład rzeczywiście do tej częstotliwości. Linia 9 jest prawie dwa razy dłuższa niż 50. I większa szansa moim zdaniem jest ale jeżeli nie ma szans na to, żeby wrócili, przewrócili na ja nie umiem powiedzieć, że skąd szans przynajmniej zwiększyć to po ludzi, którzy zawsze się połączenie, bo nie ma takiego konsensusu.
taki postulat mocniej połączenia z rondem ogniskim, bo to te postulaty są najczęstszymi, które przedstawiają mieszkańcy naszej dzielnicy, chociażby przychodzą tutaj do rady na dyżur. I też jak przeprowadzałem te postaci, to się wiele rozmów i ten właśnie postulat był priorytetowy, czyli wzmocnienie połączenia z rondem ogniskim, ponieważ jak po pierwsze rondo ogniskie jest największym, może powiedzieć, skrzyżowaniem newralgicznym w każdym razie w Krakowie, poza tym są tam sądy, biura, usługi, generalnie przesiadły punkt w ogóle w Krakowie i to jest postulat numer jeden, jeśli chodzi o zmiany w komunikacji miejskiej. Także jeśli tutaj nie możemy tego konsensusu, ale ja mówię z mojego doświadczenia, które sięga przynajmniej kilku miesięcy wstecz i nie uchwaliśmy od tego spotkania, ale również do spotkania z także to jest ten Tomasz dzwonił z prośbą właśnie o to, że na przykład bo mieszkańcy do mnie się również zwrócili, bo właśnie może być na zasadzie konsensusu tak ułożyć kasów, czyli wzmocnienie połączenia z rządem ogniskim, bo z tego co dyrektor z IKIT-u do spraw właśnie transportu publicznego mówił, to oni będą przeprowadzać do stycznia bodajże analizę właśnie jak to funkcjonuje po tej tak zwanej małej maszutyzacji. I wówczas jest szansa na to, że to wzmocnienie połączenia naszej dzielnicy z rondem ogniskiem to po prostu będzie. Czy najprawdopodobniej poprzez dziewiątkę, czy wzmocnienie numer 9. Tak, ale może tego numeru nie wskazywać. Więc właśnie, czy po prostu dlatego ja proponuję taki koncept, wzmocnienie połączenia z rondem ogniskim. I nie, że punkcie czwarte. Dobrze, taką poprawkę składam. Pojedynczo, proszę Państwa. Poprawkę. Wzmocnienie połączenia z rondem ogniskim za przywrócenia linii 51. To jest za przyjęciem takiej poprawki. Ale linii tramwajowej. Tak, wzmocnienie. Czyli chodzi o linii tramwajową. Połączenia z rondem ogniskim poprzez linię tramwajową. Tak, dokładnie. Poprzez linię tramwajową. To jest po prostu, jest wszystko po prostu, a gdybym chciał jako wcisnąć śmieszną linię. Dobrze, teraz proszę bardzo pani. Ja chciałam prosić, to co wcześniej się tutaj już wyrywałam, żeby autobus 183 został na obecnej trasie, czyli jedzie przez koło przychodni Tyżanowie, Wajgla i przez ulicę Łaczka i wjeżdża tutaj na taką koło pętli tramwajowej na Świdnickiej. Dlatego, że to jest jedyne w tej chwili, znaczy w tej chwili to jeżdżą wszystkie autobusy tą trasą bez objazd. Natomiast po otwarciu Bieżanowskiej nie ma połączenia. Nie ukrywam, że to jest głównie postulat ludzi mocno starszych, którzy tak jeżdżą na cmentarz, jeżdżą na mszę w niedzielę na cmentarz i to jest jedyne połączenie teraz autobusowe. Oczywiście są zachwyceni, że mogą dojechać. Natomiast generalnie Bieżanów nie ma. Tomek tutaj sugerował 133, ale z tego co próbowałam się zorientować, 133, ono w ogóle nie jeździ przez Stary Bieżanów, a trwają rozmowy z gminą Wieliczka i chcą, żeby go przekierować w kierunku na Bogucice, bo tam jest dużo nowych domów jednorodzinnych i nie ma połączenia, tylko kwestia dogadania się finansowo z Wieliczką. Międzystrefowym wtedy? Tak, on po prostu przez Bogucice i wracał na Wilicką pewnie. No nie wiem, pan oszczególnie pomyśle, że gdyby ewentualnie Państwo się przychylili do tego, byłabym bardzo zobowiązana. Znaczy ja jestem absolutnie przeciwna. Bardzo bym prosił pojedynczo, prosiłbym bardzo. Jestem absolutnie przeciwna tej poprawce z tego względu, że linia 183 jej celem jest zapewnienie obsługi osiedla Złocień, to znaczy połączenie peryferyjnego osiedla leżącego najdalej ze wszystkich osiedli w naszej dzielnicy za torami kolejowymi z najbliższym węzłem przesiadkowym tramwajowym. Linia 183 nie omija szerokim łukiem Starego Bieżanowa i wprowadzenie dzięki mieszkańcom Złocienia również przyczyniło się do poprawy komunikacji na Starym Bieżanowie. Pomysł pani Elżbiety wydłuża linię stosunkowo prawie dwukrotnie. Linia, która jeździ. Nie dobrze, 4 minuty, bo ja dzisiaj to sprawdzałam. Nie bierz pani pod uwagę, że linia jedzie w jedną stronę, ale wraca przez Bogucicką i Wajgę w drugą stronę, to jest 7 minut. Także my się na to nie zgadzamy. Poza tym linia ta nie ma być przeznaczona z całym szacunkiem do obsługi na cmentarz.
tylko ma zapewniać połączenie 4000 mieszkańców do pracy i do szkoły, którzy nie mają połączenia z centrum, tylko muszą się przesiedlać na Nowym Bieżanowie. Poza tym przekierowanie linii 130, czy uważam, że za najlepszy pomysł, z tego względu, że linia 130 właśnie jeździ przez obszar Starego Bieżanowa i spokojnie mogłaby zjeżdżać ulicą Jaglarzu do Sławskiego Pracasieki. Są projekty, żeby zamienić do dopomocy. Owszem, ale to one są już od 3 lat, na razie nie są prowadzone. Poza tym linia nawet wyjdzie do Bogucic, przez teren Starego Bieżanowa jeździ po swojej starej trasie. Dobrze, dziękuję. Pani, ale Pani zgłasza poprawkę, to bardzo prosił o treść tej poprawki, bo to będzie musiało być głosowane. No, otrzymanie trasy linii 183 na dotychczasowej trasie. To jest czy Pan czegoś chciał w tym temacie, bo widziałem, że... Chciałem zapytać Bartą Kajdemana. 33. Pani Barbara Leśniak ma jeszcze głos i będziemy dała poprawkę Pani. Ja mam taki głos, który usłyszałam ze strony moich nawet uczniów szkoły. Linia 23, czyli tramwaj, o ile się orientuję, to do Łagierni jest kręca Naruczek, prawda? Czyli tutaj wcześniej, dawniej jechała do Borku. Nawet osoby chcące dojechać z naszego osiedla do Borku, do pracy, nie mają żadnego środka lokomocji. No teraz one niestety do tego się na pewno nie da tak dopłacić. Ale właśnie o to chodzi, żebyśmy jak mniej więcej do tego dopadali jeszcze, nie? Płacąc, bo to nie, bo to jest tak, że na Naruczaj, no wydaje się, że do tego nie warto. Dobrze, Pani Ela prosiła poprawkę, bardzo prosi. Bardzo bym prosił, w związku z tym, że to było tam... przywrócenie linia... przywrócenie linii 183 na dotychczasowej trasie. Ja tu mam pytanie do Pana... Nie, utrzymanie, bo to jak przywrócą, to właśnie będzie z pominięciem ulicy Łaczka. To mówi, że ona jest... A czyli ona tylko czasowo kursuje, bo po tej linii. Ona tylko czasowo kursuje, tak, na okoliczność remontu. Przepraszam bardzo, ale czy ja już jestem przy głosie, to chciałam również wspomnieć, że teraz będzie jeździło 163, które będzie jeździło tą krótszą trasą. Natomiast ja chciałem wspomnieć, że 163 będzie kursowało tą trasą, ale jest synchronizowana z nią ze 183, które mają się w jednym trakcie mieścić 12 minut. Nie możemy jednego zostać, a drugiej przekierować. Ja powiem Państwu tak, bo te poprawki tu tak się nam rozrastają i myślę, że niestety będzie tak, że nie traktujemy nic, ale dobrze, taka poprawka padła. Utrzymanie linii 183 na dotychczasowej trasie, to jest poprawka Pani Elżbiety Matykiewicz. Ale dotychczasowa trasa to jest inna, jest ulicą Bieżanowską, ulicą Mała Góra, a to jest prowizoryczna linia, która była, jest to linia prowizoryczna w tej chwili, ta trasa, którą teraz chodzi i niemożliwe jest utrzymanie, przecież chodzi na godziny leci co najmniej 30-40 w tej chwili autobusów, Pani Elżbieto. Ale wszystkie, nie, właśnie rozumiem Panie Stanisławie, bo one wrócą na Bieżanowską po remoncie. Ile wróci na Bieżanowską? 143. Powinna być ta 133, która jest. Jeździ w tej chwili tylko Limowskiego i Małą Górę. Nie do utrzymania. No w tej chwili ma Pani jeden kierunek na ulicy Lipowskiego i nie da się przejść, bo jeden autobus za drugim. Ja myślę, że to jednak będzie taki argument ze strony, bo ja pamiętam ten argument ze strony Zygitu, że ulica Lipowskiego jest nieprzejezdna, wąsko jest. To były takie argumenty. Ale dobrze, no sprawa padła, rozumiem. Przecież to jest musi być przywrócenie ruchu dwustronnego w ulicy Lipowskiego, bo jest tymczasowo wprowadzone. No i będzie dłużej, bo będzie Mała Góra remontowana, która będzie przez pół roku remontowana, więc myślę, że jest chaos i dopiero będzie większy. Dobrze, była poprawka, musimy głosować. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Trzy osoby. Kto jest przeciw? Remis. Czyli stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości, bo mam nadzieję, że reszta osób się utrzymała. Na metro czekamy, Panie Przewodniczący, bo są plany planistów, że metro będzie zbliżona i będzie omijać naszą dzielnicę.
Przechodzimy teraz do jeszcze jakieś poprawki, to zostało. Są jeszcze jakieś poprawki z całego. Przepraszam, czy są jeszcze jakieś poprawki do tej uchwały? Znaczy obawiam się tak, proszę Państwa, że mimo tego ja jednak w dalszym ciągu bym taką poprawkę złożył, że to co było obiecane, żeby to było zrealizowane, a potem to jak to mówię, no w drugim rzucie, no ale. Bo moim zdaniem niestety te poprawki wszystkie zostaną przez Zikit zignorowane. Proszę bardzo. Jeszcze pan. Przyjęcie takiej postawy trochę pokory, że z góry zakładamy, że coś się nie da, no to z doświadczenia wiem, że jak daje się 5 propozycji, to od razu ścinają połowę. To jak się znaczy, da 10, to jest inna płaszczyzna rozmowy. Czemu od razu zakładamy, że coś się nie da? Bo nie. Ja nie zakładam, że się nie da, tylko powtarzam. Według mnie, jeżeli coś jesteśmy naprawdę w stanie osiągnąć, ale na jakiej podstawie pan przewodniczący mówi, że może nie osiągnąć? Już odpowiem na jakiej podstawie. Na tej podstawie. Jak Tomek mówi, to są wirtualne. Nie? Już odpowiem na tej podstawie. Pan Tomek o tym wie doskonale, że Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ma takie same środki finansowe, jak miał w roku ubiegłym. W roku ubiegłym, a musi obsłużyć pędzle ruszaj. Więc coś musi niestety obcinać, bo każdy w ogóle. Znaczy o naszym koszty. Znaczy to kosztem nie tylko naszym, kosztem wszystkich dzielnic. I mówię, że myślę, że ja jestem o tym przekonany, że jesteśmy akurat, mówię to z naturalnością, w tej sytuacji, że ta dzielnica nie jest aż tak najbardziej pokrzywdzona, bo są chyba dzielnice chyba najbardziej pokrzywdzone. Przynajmniej jest głos. Nie, Kudwanów akurat nie, to się zgadza. Dobrze. Absolutnie nie uważam, że większe szanse są mniejsze szanse. Co to? Że coś powinniśmy dać się jako pewne, a z rzeką nie brać. Znaczy nie, że szczególnie na to zwracamy uwagę. Tylko szczególnie na to, co było obiecane. Ja to nie rozruszam, bo wszystkie są powinne. Dobrze. Głosujemy całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem całej uchwały? Możemy nam przewodniczący jeszcze raz wszystko przeczytać. Żeby... Tak, przywrócenie częstotliwości linii 503 w weekendy 130 minut. Przywrócenie częstotliwości linii 183 poza 324 minuty. Przywrócenie kursu linii 13 w niedzielę i święta przez cały dzień. Przywrócenie linii tramwajowej 51 lub wydłużenie linii autobusowej. Przepraszam. Wzmocnienie tramwajowego połączenia z rondem mobilskim w punkcie 4. I wydłużenie linii autobusowej 124 w rondach uważnych. Nie, to nie. Lub wzmocnienie. Samo wzmocnienie. Czyli bez wydłużenia, tak? Tak, wzmocnienie. Jeszcze raz tak naprawdę. Wzmocnienie połączenia z rondem, tramwajowego połączenia z rondem mobilskim. Przekierowanie linii 163 i punkt 6 wniosek, aby linia 163 była linią całotygodniową. Tyle poprawek notowałem, głosujemy wobec naszego całą uchwałę. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę jedną.